Takie spontaniczne wypady nad morze albo w góry, coś takiego. Może do Hiszpanii z moimi rodzicami, gdzie konkretnie nie wiem, ale pewnie będziemy robić taki tour po miastach, jak w zeszłym roku po Grecji. Jadę do Włoch na wakacje. Ja prawdopodobnie po Polsce na jakieś krótkie wypady weekendowe. No nie wiem, Kraków, Wrocław pewnie, może do Warszawy. Tak, na szybko. Chętnie bym chciała pojechać, ale jak na razie to w ogródku. Zawsze myślałam o Ameryce, chociaż postawić nogę. Przyjechała z Ukrainy, to moje wakacje tu będą tylko tu w Polsce, ale oczywiście chcemy pojechać we Wrocław, zobaczyć ten piękny miasto i no, jak uda, to jeszcze zobaczyć w ogóle wszystko w Polsku, bo no, moim zdaniem to bardzo piękny kraj. No nad morze co roku jeździmy. Tak, no, w tym roku my nie jedziemy, ale w tamtym roku my byli nad morzem. Kołobrzeg to jest najpiękniejsze miejsce. Sezon, można powiedzieć, ogólnie jest bardzo dobry. Mamy bardzo duży wzrost sprzedaży. Takimi bestsellerami, trochę nieoczekiwanymi tego roku jest na pewno Tunezja, Albania, które świetnie się sprzedają. Bardzo dobrze idzie Grecja. Turcja znakomicie, ale trochę poniżej oczekiwań. Myśleliśmy, że będzie szło jeszcze lepiej, natomiast w tej chwili można powiedzieć, że się odbiła i sprzedaje się bardzo dobrze. Inne destynacje też, Hiszpania jest, no, szczególnie w czerwcu była wielkim hitem, też dlatego, że była tam znakomita pogoda w porównaniu z resztą basenu Morza Śródziemnego, więc naprawdę fajnie to się sprzedawało. Wszystko, można powiedzieć, idzie dobrze. Jeśli chodzi o ceny, no to w tym roku rzeczywiście można powiedzieć śmiało, że między 8 a 10% są wyższe niż w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o wszystkie nowości, które wprowadziliśmy w tym roku, gdzie jeszcze tych pokoi jest sporo, korzystając z tego, że w tym momencie bardzo mocno umocniła się, można powiedzieć, złotówka względem takich walut jak euro i dolar. I dzięki temu te koszty są troszkę niższe niż były zakładane, w związku z czym można rzeczywiście pojechać na wakacje w tej chwili w bardzo atrakcyjnej cenie.